Dzień dobry, ja jestem Nerwary, a przed Państwem drugi mecz Niko i tym razem, jak mówiłem, w dżungli. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, odsyłam oczywiście do tamtego. Tutaj po prostu zagram sobie gierkę i sprawdzimy, czy ta Niko jakoś nadaje się do dżungli. Kto wie, mi się wydaje, że jakoś to zadziała. Także też w tym filmiku nie będę opisywał znowu jej umiejętności, tylko po prostu odsyłam do tamtego filmu, jeśli chcecie to sprawdzić. Tak jak mówiłem w tamtym filmie, którego notabene nagrywałem dopiero przed chwilą, mi się super podoba ta postać. Jest mega, mega fun to play. I zobaczymy, czy nadaje się do dżungli, czy oczywiście do mojej roli. Raczej standardzik. Nie myślałem za bardzo o buildzie na nią, co ja tutaj będę grał. Ale coś się wykmini. Na pewno item pod AP mnie interesuje, wiadomo. I tutaj mam zagwozdkę, co następne? Ale możliwe, że zagra jak Talię jakąś typową. Czyli jakiegoś tam Oblivion Orba, po prostu. Morello, może jakąś maskę, nie wiem, coś takiego. Jak to kurczę pomyślę w sumie. Jakieś Banshee od biedy można by zagrać. Tutaj zaczniemy oczywiście. Jakby tak... Proto Delta zagrać? Cholera jest. Invadują! No nie... Jak tak można? No dobra, spokojnie, tak sobie tutaj zaczniemy. Pytanie, czy zostawili Warda tam? Kto dostał killa? Lucian dostał killa. Okej. Okej, na midzie mają tą typiarkę. Niko. Albo Neko. Ale raczej Niko się powinno rzucać. Prawda? Tak mi się wydaje. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy jeszcze jakoś zagrać tą Niko. Jakiś build testować, jakąś runę, bo gram z tym Dark Harvestem znowu. Czy macie jakieś pomysły? Można na supporcie na przykład? Także mogę jeszcze nagrać. I też myślałem, żeby nagrać ją w ogóle, wiecie, gdzieś tam za jakiś tydzień, żeby zobaczyć, czy może rzeczywiście ją coś tam znerfili, czy nie. Także takie mam plany na razie na tą babeczkę. No, nie najgorzej się to w miarę czyści, bym powiedział. Nawet jako tako leci. No, przypomina trochę Talię w dżungli, bym powiedział. Clear nie jest najgorszy, trochę obrywa, tylko nie jest tak mobilna jak Talię oczywiście, bo jej pasywa mocno w tym pomaga. A nasza pasywa tutaj, no na razie, jeśli chodzi o czyszczenie, jest po prostu useless. Ale przy gankowaniu może robić robotę dużą. Tak myślę. Mamy w ogóle na tego Snera, prawda? Dzięki czemu branie krabów będzie całkiem okej. Okay. Wiadomo, jeśli jest CC na krabie, ten dostaje więcej obrażeń, prawda? Noki. 2.38 i mamy 3 kampy. Chyba dobry wynik, mi się wydaje. Co tam jest drugi Gragas? O, nie mam trasza na midzie? A nie, to jest... O Jezu, zabrałem się. Niko się przerobiła na trasze, nice. A cholera. No to jest kurczę triki, no. Jest... Nie, zła sztuczka. Czy spróbujemy tego Jaxa zabić? Można próbować. Trzeba zaciąć to. Podoba mi się to. O, zabiła Niko. Nasza Irelia. Ty w ogóle tutaj mam pasywkę pokazaną, Ireli? Co jest? Dobra, powinien go zabić. Żartowałem, nie powinien go zabić. Dobra, na jedno Q go ściągnę, bo na... Dobra, stał tam. Chyba dawał teleport? Możliwe, że dawał teleport? Okej, okay, no w porządku. Albo recallował. A cholera. Idę. Ładny flash! Brawo, brawo, brawo. To było ładne. Ach, myślałem, że przejdzie przez tego... przez miniony, przez to, wiecie, dostanie dłuższego snera. Ja mi się nie udało, szkoda. Dobra, zostawmy już mu resztę. A widzimy tego całego shutdowna na nim, okej. Okay. A, bo on dostał jeszcze first blooda. No dobra. Zastanawiam.
A nie, w sumie. Zastanawiałem się, czy warto dawać punkt W na trzecim levelu, ale ta pasywka w sumie, te autotaczki są całkiem miłe, muszę przyznać. No, nie tankuje ten klon niestety. A szkoda, to by było fajne w jego wykonaniu. Mogłoby się przydać, tak samo jak się na Wukongu w dżungli grało. Że się po prostu puszcza klona i ten klon tankuje za nas. Takie całkiem fajne. Tu niestety niemożliwe. Jeszcze raz dla pewności, ale ono chyba... Czekaj, ono nie jest niewidzialne na początku, prawda? No, dziwne, że się nie agrują na nią. Ale co zrobisz? O, nie wziął tego? Ciekawe. Oż, ty... Nie wiem, czemu tą pasywkę zagrałem, to mi nic nie dało. Ale stwierdziłem, oszukam cię. A w ogóle, nie, chyba, z tego co mi wiadomo, przeciwnicy widzą HP, które ma właśnie nasz sojusznik. No jest to w miarę melące. Szkoda, że nie zacząłem bić tego kraba, chociaż nie, bo i tak bym się zmienił, bo używam umiejętności. Jakbym się zmienił w jakąś inną postać, to może by się ode mnie odczepili. Ale jako, że użyłem Q oraz E, to i tak by mnie z pasywki wybiło, prawda? Tak staram się cały czas kminić, jeśli chodzi o tą pasywkę, o jej zastosowanie, w jakich momentach warto używać i tak dalej. Ale na razie ciężko mi jest jakoś to tak super stosować po prostu. Zastanawiam się nad Dark Sealem, ale mniejsza. Fajne jest też to, że W nie kosztuje w ogóle many. A te mana koszty na E i Q nie są zbyt duże w sumie, 70 i 60. A nie jest aż tak dużo. Zwłaszcza jeśli zrobimy sobie coś tam na manę, czy na mana regen, prawda? Jest w miarę znośnie. O, już myślałem, że biorę dozią. Gragas, co tam robisz, szaleniec? Jeśli temu idzie na razie. Damy sobie snajta. Co to za ping tutaj położony? W jakim celu? Irelia. No dobrze, dostała nerfę na 5 wobec speeda, co? Ale Niko no jest wsuwana po prostu. Łatwo. Zmienimy się w Irelię. Podchodzę. Chodzi niespodzianka. Siema. Tu Irelia. Pakowałem to Niko. Ciekawe, czy może klona złapać w sumie. A chyba powinien, co nie? Panie, to była fajna próba, muszę przyznać. Nie najgorsza próba. Co dał Warda tutaj? Nie, Warda i to puścił? A, tam miał kontrolę. Czaję. Ja bym coś tu zagrał. Ty, chwila, moment, ja nie dodałem punktów... R-k? Serio? O cholera. Dobra, ja bym stąd... nara. Aha, ja mam 5 level, tylko pokazywało mi i level Ireli. Aha, dobra, rozumiem. Rozumiem, w czym był błąd, jeśli tak zastanawiałem mocno. Kurczę, jeśli miałem 6 level, to tak Erk tam zasadził. Pięknie by było. Muszę jeden minion upaść, dostanę 6 level. O cholera. Nie bardzo, bo... Kurde, gdybym tylko miał Erk, jednego miniona, cholera jasna. Nie wiem, czy nie, wiecie co, mógłbym zagrać tak. Chociaż nie, ale miałem full HP. Musiałbym zesmajtować miniona, dostać 6 level i wjechać. To byłby fajny play, ale... Kurde, nie pykło. Też tak samo ten snare, też nie pyknął dobry. Myślałem, że mi się uda w dwóch tego snera zagrać i trzeci dostanie tego maksymalnego. Ale no nie. O, kameruje. Pyk, pierwszy upada.
No średnio, średnio. Tamta poprzednia akcja, nie jestem dumny z tamtego zagrania. Triple Lucian. Okej. No i teraz Stemerk. No troszkę za późno. Możliwe, że red tego Gragasa będzie stał. Mam w ogóle runę na tego, na Spellvampa, więc trochę się leczę w tej dżungli. To jest jakiś plus. To jest jakiś w miarę sustain dzięki temu przynajmniej. To miłe. Tego smoka? Nie. Nie, najgorzej to czyści, no już teraz. Kurczę, Natalia! No z Natalia przypomina. Natalia w sumie teraz trochę wyleciała z dżungli. A, chyba mnie widział, co? Coś mi się wydaje, że mnie widział. Pewnie czy jest wart. Prawie. O, wild damage, nice. Nie widzieliście tego E, mam nadzieję. Spoko. Tangled Barbs. Ciekawa nazwa. To co robi? A to była Niko! O! Wyleć! Dobrze. Nie. Okej. Ej! No ta pasywka, jak ją zagra. Strasznie to myli. Zwłaszcza, że dopiero drugi raz gram tą postacią albo na nią. Ciężko sobie to jakby pić do głowy, że to może nie być ta postać, którą widzę. Jakby z mojej perspektywy, jak sobie gram tą Nikę, no to jakby nie czuję tego, prawda? Ale trzeba pomyśleć, jak to może wpłynąć na przeciwnika, co nie? To, że widzi innego czempiona. No taki bardzo mindgame'owy, kurczę. Spell, który może namieszać. Na bani. Może mi się coś uda. Polecę taką Kaisą niby. O Jezu, da mi, no tam. What? Jaki autotaczek słabiutki. Nie wiem, wzmocniony niestety. Chyba tam jest wart. RK Pike nie ma. Dobra, mam cię. RK ma Graga zapewne. Dwa Atroxy. Nie, Boże, Atroxy, Kane. Strasznie mi przypomina ten Kane Atroxa w ogóle. Zmienia podobny z jakiegoś powodu dla mnie. O, siema, 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 walczymy. Koniec walki. Ten Jax mi podejdzie. Red buff stoi. O cholera, stoi, ale ja się mogę przewrócić przez to. Ach, cholera, myślałem, że podejdę dalej. Kurde, myślałem, że taką piękną reczkę zagram. Ale to nie do końca piękne, niestety. No ja sobie to zesmajtował, chłopaki. Świetnie. No, nie dostał z tego Q? O, come on. Myślałem, że troszkę nie wycofa. A się wycofał. A 9 level. 6,3 sekundy ma Q. Mając 10% CDR-ów tylko. Okej. A jedno E powinienem splotnąć. Dobrze. Myślałem, że do góry pójdzie. Mój klon podobny. O. Ziomek. Nie! Myślałem, że go pogoni dalej. Bardziej wyrównana gra, fajnie. Czy można więcej pokazać tej postaci? Subcia. Tamta była trochę jednak jednostronna. No, ale tak niekiedy się zdarza.
Co ten dreszcz tu robi? Chyba jakieś warda położył. Właśnie a propos tego warda, bo często to pytają ludzie, jak się robi tego warda. Patrzcie, szybki poradnik. Chodźcie sobie tutaj w hotkeys, communication. I tutaj macie, gdzie to jest? Area is warded. Ja to mam na fawa, akurat sobie zaznaczyłem. Domyślnie nie ma tego skrótu przypisanego, więc musicie sobie sami to ogarnąć. Tak to wygląda. I możecie po prostu pingować gościowi, ej, to jest wart. Więc nie przechodź tędy, prawda? O to chodzi. A jaki miałem plan? Miałem plan na Oblivion Orba. Plan mam też taki tutaj. Miałem plan też na Dark Seala, którego wcześniej powinienem zrobić. I wezmę sobie tak. Mamy W na przyspieszenie. Spoko. Czy mogę tutaj... Właśnie, 550 mam. Kajsa? 525. Czyli zmniejszać ten range. Czyli mamy odpowiedź na moje pytanie z tamtego poprzedniego spotkania. Okej. Czyli range jest kopiowany z innych czempionów też. Okej. Na pewno ta postać, ona była na pewno ciężka do zakodowania. Coś tak czuję. Jak za każdym razem musi zbierać informacje z kilku postaci i tak dalej. Kurde. Chyba nie jest to zbyt łatwe, coś mi się wydaje. Kogo muszę zabić jeszcze? Thresh, Jax, Nico, chyba Luciana muszę zabić, tak? A, teraz w sumie ten, teraz się dostaje 100 golda przecież za smoka. W sumie oddawanie smoka Last Hita AD Carry nie jest głupie. No. No to sens. Ja już też to niekiedy wcześniej robiłem nawet. Bo stwierdzałem, a nawet te 25 golda można oddać. Siema. Użyj ty. A, dostała tarczę. Z porawą. Przypominam, że tarcza zależy od tego, ile przyczepionu przeciwnika jest obok. Ma to duże znaczenie. Im więcej, tym więcej przeciwników, tym większa tarcza. Jak dodamy sobie R-kę, to dostajemy co? Damage, shield amount i shield per champion. Okej. Okay. Sytuacja. No ale cooldown na tym nie zmniejsza. Choć cooldownek widzieliśmy już w tamtej poprzedniej grze. Nie jest za duży. Nie rosto? Chciałbym tu R-kę zagrać. Czemu nie skoczył? O, będzie snap. Nice. Chciałem, że trafi we mnie jednak tym trashem. A tu nie było mu po drodze chyba trafiać. Dobra. O właśnie, w ogóle miałem mówić. Rift Herald teraz, wczesny Rift Herald jest super mocny. Jeśli weźmiecie w 10 minucie Rift Heralda i przywalicie w turret, to dostaniecie dużo golda z tych, wiecie, z turretu przez 14 minutą. Więc puszczanie Rifta, tak jak mówię, między 10 a tą 13 minutą jest naprawdę mega mocne. Więc warto się tym naprawdę zainteresować. Weźcie to pod uwagę, jak będziecie grali sobie. Tyle kurde wskazówek w jednym meczu. Wow. Czas chyba na poradniki. Powrót poradniki. Chłop. Czego czy nie padł? To mało many nagranie. A to dobra ta gra. Bo jak też trochę myślałem o tym. Predator? A gra jest. Wow, z samego E za 400 przychodziłem? Tak? Nieźle. A tam jeszcze chyba dostał tego akurat. Mogę sobie trochę many z golemów. Okej, mogę grać. O, znikaj!
Dobre! Nice! To było całkiem niezłe. Całkiem w porze. Tylko tej pasywki, kurczę, nie za bardzo stosuję, no. Jakoś nie mogę się do tego przekonać. Czy nie wiem za bardzo, kiedy ją stosować? Może tak. Ala, co by zagrać? A dawaj od razu do deadcapa polecimy, tyle. Jak nie ma pomysłu, to dawaj czapkę. LTR-ka. Kurczę, 406 dostajemy z naszego tego przelicznika. Ty no mocny, kurde. Wydaje mi się, że jest naprawdę przeholowany z ta postać. Ale coś pamiętajcie oczywiście, że mogą ją jeszcze znerfić na PB. Zobaczymy. Ale myślę, że nagram ją sobie rzeczywiście gdzieś tam za tydzień. Myślę na początku grudnia może. O, może tak. Przed jej wypuszczeniem. Parę dni. Nie przekonamy się, że Riot Games coś zrobiło z nią. Movement speed też tam się powiększa w ogóle z poziomami. Nie jakoś znacznie, ale coś tam. Chyba 5% na każdym poziomie, jeśli się nie mylę. Weźmy sobie pasywę. Hajsę. Kejka. Teraz pasywa ma cooldown. Całkiem spory w sumie. O, co to robisz? Naprawdę przeżył? Ładnie, brawo. Upe. Ten klan jest zły. No. Nie, no to musi być naprawdę. No, myślę, że to Kajsa. To jest. No mówię, to wchodzi na baniu po prostu, nie? Jest przerypane. I zawsze trzeba właśnie myśleć, że co ten przeciwnik może właśnie sobie pomyśleć, prawda? On nie złapał klona, czyli nie można jej złapać. Okej. Okay. Też nie można jej uderzyć w takim wypadku? O. Ciekawe, ciekawe. Spokojnie, spokojnie. Kolega. Ale by tutaj R-kę wysadził. To zrobię. O! Nice! Triple. O, pentę mogę zrobić. Daj mi, daj. Daj mi pentę, człowieku! Aż tu! Co skąd? A, nie da penty. Co? Jeszcze mi zabrał! Prawie penta, no co zrobisz? Ale no, ereczka ładna, ładna. Trzeba się tam włodować i kurde siedzi. W sumie tak sobie myślę, i chciałem cię tą pasywę. Jakbyśmy grali z Caitlyn na przykład, czyli Tristaną, które mają duży zasięg. No to w sumie, jak bierzesz tak turret, nie? Lepiej sobie z daleka go klikać. Może jeszcze jedna dobra jarka? Że to jest do wykonania. No nie, no wszyscy popadali już. Dobra, przesadziłem. To już była przesada. Ale też dobre, że można sobie to flashować. Pytanie się też, czy nie za dobre czasem jest to, że można flashować? Tego nie jestem pewny. No to jakiś Void Staff pewnie na koniec by się udawało i byłoby ok. Nerwa, ta kozak na tej postaci nowej. Nie no, ja już od razu mówię, że jeśli jakiś za bardzo mnie znerfią, to będę tym grał. O. Będę na pewno tym pykał. Ale wydaje mi się, że będą nerfy na nią. Wątpię, żeby wyszła w takiej postaci, z takimi przelicznikami, liczbami i wszystkim, jakie ma teraz po prostu. Tak myślę. Myślę, że nie mogą ich puścić. Po prostu. Ale przekonamy się oczywiście. Dajcie znać w komentarzach, jak tam czujecie tą nową postać, jak, czy jakiś tam build rozkminić, czy coś takiego. Wasze spostrzeżenia, może ja czegoś nie zauważyłem i tak dalej. Także dziękuję pięknie za obejrzenie. Zapraszam na streamy, inne filmy na YouTubie i życzę wam miłego dnia.